Oto Janusz, zwykły typek. Nie bawi się w politykę. Nic go przecież nie obchodzi, co rząd knuje, co Sejm robi. Zamiast przejmować się trójpodziałem, woli kiełbasy zeżreć kawałek. Nie zna słowa demokracja, aż tu nagle komplikacja. List otwiera? O cholera! To jest pismo urzędowe, jest tam godło narodowe. W dniu dzisiejszym ci każemy robić wszystko, co powiemy. Zaraz rano przed śniadaniem musisz walnąć bańką w ścianę. Każdą jedną miesięcznicę zakaz żarcia ośmiorniczek. Zamiast tego złap indyka i na głowie z nim pomykaj. Dodatkowo co niedzielę masz skupione być w kościele. Alleluja. Jak to jest ci nie w smak? Grozi kara do 3 lat. Janusz strasznie zaskoczony. O co chodzi? Pyta żony. Przecież tak nie może być. Przecież tak się nie da żyć. Kto wymyślił ten idiotyzm? Niech ja dorwę te niecnoty. Ruszył Janusz do Warszawy, bo tu się załatwia sprawy. Trójpodziału władzy szuka i do Sejmu najpierw puka. Wkurzony Janusz protest swój składa. Kto tu wymyśla tak niedobre prawa? Na moją wolność to zamach. Nie. To dobra, jest zmiana. Dobra, przecież jest trójpodział. Janusz wie, gdzie się podziać. A że strzela go cholera, idzie prosto do premiera. Pani premier, rządzie kochany, ja tutaj jestem rozczarowany. Na moją wolność to zamach. Nie, to dobra jest zmiana. Ale trójpodział jest władzy. Może trzecia coś poradzi? Robią tu ze mnie matoła. Ja od tego się odwołam. Przecież mamy jakieś prawo. I do sądu rusza żwawo. I tam pada na kolana. Na moją wolność to zamach. Nie. To dobra, jest zmiana. Morał z bajki płynie taki, że dziewczyny i chłopaki. Jeden człowiek to za mało, żeby dzierżyć władzę całą. Teraz jesteś jak ten Janusz, więc indyka na łeb załóż.